Ohi, ohi, ne, ne, jasas apo Larnaka, jasas apo di Kipro. Witam z Larnaki, witam z Cypru. Cieplutko, niebo bezchmurne, jest super, zaczynamy nowy dzień. Jesteśmy sobie w Larnace, w takim mini markecie. Patrzymy, co tu takiego jest. A to jest polska woda, muszynianka, proszę bardzo. Niezły dowcip, co? Śmietanka polska. O, śmietanka polska. Pani mi to pokazała jeszcze niespodziankę. Twaróg. Nieźle. Jak nie chcesz pojechać do Polski, to Polska przyjedzie do ciebie. Dzisiaj mamy 17 listopada. Jest 21 stopni. Ma być więcej. Jest rano. I czekamy na agenta z wypożyczalni samochodowej. Bo tutaj musicie się nastawić na to, że tu się nie otwiera rano, tylko troszkę później. 9:10, dopiero tutaj wszyscy się budzą, przeciągają, a czasami trzeba zadzwonić, żeby ktoś otworzył. O, nie chcę mu się iść otwierać tak o sobie, żeby darmo siedzieć chyba. W sklepie widzieliście muszynianka, serki, śmietanki i jeszcze tam nie wiem co, bo tylko to zobaczyłem. Pani, coś po akcencie widać było, że chyba ze wschodu. Pytam się o nas z Krzywego Rogu, z Ukrainy. Świat jest mały. Schowamy się trochę tutaj za tą tablicę do cienia. Daje słońce równo. Poopalałem się wczoraj. I to nieźle. Nie wiem. No wiedziałem. No wiedziałem, że to będzie kierownica z prawej strony, ale jakoś tak się trochę stresuje, no. Że to tak to nazwę. Rowerem wczoraj się troszeczkę oswoiłem z tą lewą stroną. No nie wiem, zobaczę. Trudno. Raz kozi śmierć. Zaczynamy nowy dzień na Cyprze, w Larnace. Plan jest taki, żeby uderzyć na wschód w kierunku na Ayia Napa. Najpierw tam. Zobaczymy. Tam jest troszkę spokojniej. Może uda się dronem polatać. Zobaczymy, jak będzie, jakie warunki, bo już dwa dni. Usilnie bym chciał coś tu zrobić, jakiś mały lodzik, a nie da się, bo tu jest strefa lotniskowa. Czerwona strefa, za blisko. No wczoraj już byłem rowerem tam poza strefą, ale tam nie było bardzo co. Także myślę, dzisiaj uda się... Tylko co, musimy... plan planem. Musimy czekać na samochód. A. Jest tu kilka wypożyczalni. Jak się nie zjawi gościu, mówił, że będzie za 20 minut. Jak się nie zjawi, no to... Pójdziemy do drugiej. Bo bez samochodu... To jak bez nogi, nie? Samochód wynajęty. Jedziemy trochę zwykłymi drogami, trochę autobaną. Autostrada to nie jest trudno, bo się jedzie jak po sznurku, nic nie trzeba robić. Gorzej po mieście się kręcić, po tych rondach w lewa strona. Ciężko to po prostu. Człowiek cały czas ma w głowie nastawione, że jedzie źle, nie? Jakieś muszki mnie oblazły. Jesteśmy za Ayia Napa i jedziemy w kierunku Capo del Greco. No taką Hondę sobie wynająłem. Śmigamy dalej. Tu nas informują, że jak będziemy brzydko jechali, to nam zrobią piękne zdjęcie. Niestety. Wszędzie jest podobnie. I coraz więcej nowych bliców tu jest przy drogach. O, piękny widok na Morze Śródziemne. A tam daleko, tam jest druga strona. Możliwe, że tam jest Larnaka. Z przodu znak. Attention drive on the left. No i to mi się jedyne u was nie podoba. Tak, to jest przepięknie, to można było zamieszkać, to można było się przeprowadzić, no wszystko można było zrobić. Jedziemy dalej. Piękne hoteliki nad morzem, nad plażą. Świetne widoczki. No tam trochę nie nagrywałem, bo wolałem się skupić na jeździe. Tu już się troszeczkę rozjechałem, rozkręciłem. Ale jeszcze człowiek w panice. Jedzie nie tak. Tam jest pięknie, bardzo fajnie. A tu przycinają miejscowi, mijają, wsadzają się na trzeciego, oni wiedzą dokładnie, gdzie jadą. Coś po hebrajsku pisze. Nie wiem, jakaś synagoga czy coś. Nie wiem. Palmy. Jest pięknie. Jest przepięknie. Teraz już jest taka zwykła dróżka. No tam autostrada była.
naprawdę ciekawie, jak się tam z górki zjeżdżało do tego ronda. Wow, za Ayia tu w tym kierunku do Capo del Greco. O, świetnie. O, coś wspaniałego. Nie wiem, żeby coś tu nie przegapić. Tu jest jeszcze na Ayia. A coś to w razie czego z powrotem będziemy wracali. Nie wiem, czy tędy. Są piękne jakieś skulptury. No, to samochód ma to do siebie, że szybko, szybko, szybko. Ale już w jakichś punktach by się przydał rower. O, rowerem jest troszeczkę wolniej. Tu takie skałki. No, za mną jedzie Audiczka. Cabrio. Też sobie ktoś wynajął. Lagi. Ej, wypoczywamy. Nasz wypożyczalniowy samochodzik pokazuje 12.46 i 26 stopni Celsjusza. Nie wiem, czy to będzie widać. Powinno być. Są bardzo piękne widoki, naprawdę. Ja tak nagrywam na czuja, na pałę, bo nawet nie widzę, co nagrywam, ale myślę, że coś będzie widać, chociaż po części. Tu czasami są jakieś roślinki, zasłaniają widok. A czasami widać morze piękne, przepiękne. Szkoda, że nie włączyłem wtedy, jak z tej górki zjeżdżałem. Jakie widoki były tam do tego rondka w Ayia. Niezapomniane. O, tam jest ten klif, czyli jak to nazwać? 65 na godzinę, ale my zwiedzamy, my nie ścigamy się tutaj. Spokojnie, powolutku zwiedzają. Mam tam jakiś krzyż, jest skałki, jakaś jaskinia z przodu też. No i wzięła mnie ta Audiczka Cabrio. No ja się nie ścigam, jadę 50. O, zaczyna być ciekawie, pięknie. Zjeżdżamy sobie na dół. Wszędzie są parkingi, nie wiadomo gdzie zaparkować. I tu jedziemy. Ja widziałem, kilka osób pojechało, a to jest jeszcze daleko. Żeby się nie okazało, że tam trzeba jeszcze 2 godziny drałować, nie wiem. Ciężko określić. Są takie też dzikie parkingi, można sobie stawać, gdzie się chce. Tu się jedzie do jakiejś kafy, tam się jedzie gdzieś tam. No może tam zejdziemy w tą zatoczkę też. Zobaczymy. Ludzie chodzą. Przynajmniej te auta. Jak wszędzie. O. I gościo też chciał jechać prawą stroną, tak jak ja. A tu się lewo jedzie, człowieku. Oba się zamotaliśmy i był ząg. No ale przy tej prędkości 20 na godzinę to nie jest jakieś tam przestępstwo. Ale piękne widoki z autka. Fajnie, tu fajnie, tu jeszcze fajniej. No. I lewa strona. Motocykl.
jedziemy dalej. Jak się da, to jedziemy dalej. Będziemy się musieli mijać powolutku. Wszędzie się da dojechać. Aha, zrobili drogi piękne. Nie ma mrozów, żeby się psuły drogi. Ale jaka woda piękna. Coś wspaniałego. Jaka piękna woda. Trzeba będzie chyba nura zabić. Muszę się napić, najeść, fajnie. Jedziemy do samego końca, gdzie się da. A tu ktoś stoi, myślałem, że on jedzie. No ja sobie wyobrażam, co tu się dzieje w sezonie. Tu musi być bardzo ciekawie. Palca nie wytknie. Jak w listopadzie jest tak pół pełno. I tu niestety koniec naszej dróżki pięknej. Musimy tu gdzieś przyparkować obok tego kłada. No z buta to bym tu szedł kilka godzin. I dojechaliśmy do samego końca. Tu jest wszystko ogrodzone. Nie da się przejść, ale do wody się da dojść. Także idziemy do wody. Jest grupka turystów z Polski. Przed chwilą tym kładem, co z tyłu odpalili go niedawno, przed chwilą to byli Niemcy. Pogadaliśmy sobie troszkę, jak tu jest, i dali mi fajny tip na następny punkt niedaleko stąd. Najpierw idziemy tu, zobaczymy, jak tu jest. Jedziemy, nie? Do widzenia. Cześć. To grupka Polaków, Chrubieszów, okolice. Pa. A widzicie? Można ciekawych ludzi spotkać. Trzeba jeździć po świecie. No jak się ma za to? Jak się nie ma za to, to trudno, no niestety. Wtedy trzeba sobie najpierw odłożyć, zarobić. Nie brać kredytów. Bo to głupota. Brać kredyt na wczasy. To jest nie... Tak się nie robi. Jedyny kredyt, co można wziąć, to na dom, na mieszkanie. Wszystko inne trzeba sobie składać, ale pięknie jest. Nie wiem, czy czasem nie wskoczyć do wody. Może zapuszczę zaraz drona tutaj. Tu jakiś jest no entry. Może to za blisko jest koło tej instytucji. Sprawdzimy sobie zaraz na mapce. Mam taką specjalną mapkę i tam są wszystkie zaznaczone punkty, gdzie można filmować, dronować, gdzie nie. O, chciałbym zobaczyć, co to jest. Żeby się nie zwalić na dół. Pięknie, pięknie. Tu jest tak sucho, a tu woda. Polatałem sobie dronem, ale coś ta moja karta microSD jest do niczego. Zamieniłem, drugą zostawiłem w hotelu, bo bałem się, że mi tutaj w GoPro się zapełni. Tam mam mało godzin już. Nie mam gdzie to zrzucić. I ta karta, nie wiem ile ona ma. 64 giga czy coś. Coś ona jakaś kipściutka jest. I dron cały czas po 2-3 sekundach wyłącza, że karta już jest coś tam niekompatybilna i coś tam tego, no. No tak jest, nie wiem. No.
będzie bez pronowania. Trudno. Piękna Grecja, piękny Cypr. Cap del Greco. Zjedziemy na boczek, przepuścimy sobie następnego turystę. Niech jedzie. Bezstresowo sobie jedziemy, filmujemy wszystko. Tak, myślę, że coś tam się powinno nagrać, no ale takie kilkusekundowe dronowe nagrania, to nie wiem, tam się cały czas blokuje coś. I formatowana była karta, i coś tam było jeszcze inne, i ja nie wiem już teraz w końcu. No, pasowałoby mieć coś na pamiątkę. Jakieś fajne ujęcia. Gdzieś w lewo się jedzie, tam do wody. Już nie będziemy po takich dziurach pchać. Pierwsza sprawa, że to nie mój samochód, to jest wypożyczalni. O, tam pięknie, woda. Tu jest dużo tego, to trzeba było, nie wiem, cały dzień, żeby ten tu cypelek tylko zwiedzić. To jest to słynne miejsce ślubów. Pan sobie maszynką przyjechał fajną. Bye bye. Żeby wszystko zobaczyć, to by czasu z braku, życia bez braku. Ale chociaż troszeczkę. Chociaż część Grecji. Część Cypru. Tak, no, po łebkach, no można powiedzieć. Tu troszkę, tam troszkę, bo to faktycznie jest bardzo, bardzo potężna, duża wyspa. I żeby tak każdy kącik wszystko zobaczyć, co piękne, co ciekawe, to by zbrakłoby człowiekowi urlopu z całego życia. Woda do picia. Przeróżne kolory, tu takie ciemne, to musi być głęboko. Głębia. Tu coś się buduje, remontuje. Idziemy, zobaczymy tą kapliczkę, ten kościółek. Jak to wygląda? Mały, piękny ikonostas. Kierasowy kicisz sobie leży, śpiący, spogląda na morze. Mamy takie małe parkingi z informacyjnymi tablicami. Akurat pod słońce, ale widać, że to żółwie są jakieś. O, sobie można przyjechać. Tu nie wolno przez to przechodzić, ale oczywiście przed chwilą widziałem, jak ktoś tam biegał. Danger attention, ale ktoś tam sobie przeskakiwał przez to. Przez ten skalny łuk. Pięknie.
Słoneczko świeci, a my przy promieniach słońca opalamy się. Miło i przyjemnie. Fajnie. 26 stopni. O, tu może więcej. Jest git. Fajnie. No i co? Widoczki fajne, co? Fajne to ma opowiedziane, świetne. A tu chyba jest końcóweczka, już tu się zatrzymujemy. Bo tu już bez przesady, ale wyżej nie jedziemy. Się dziwię, dlaczego tu takimi sprzętami jeżdżą. No jak to takie drogi są, to taki sprzęt jest najlepszy. Wychodzimy. Kawos. No to trail. Musiałem troszkę poczekać, bo przyjechało 5 Rosjan. I się wyrażali w języku takim nie za tego. Nie za ciekawym, w rosyjskiej łacinie. Dlatego lepiej było tego nie nagrywać. Idziemy oglądać grecką naturę, cypryjską. Jakieś muszki tu latają. No jak 27 stopni przed chwilą widziałem w samochodzie. Wow! Się nagrzał było więcej. Ale troszkę kawałeczek ujechałem. Było ponad 30, myślę, to niemożliwe. 27 teraz. Super temperatura. No wieczorkiem pływamy w morzu. Zajedziemy, odstawimy samochodzik tak jak wczoraj. Wszystkie dokumenty, się wszystko, pieniążki, wszystko zostawię w hotelu. Tylko gacie, ręcznik i nura. Jakie widoki. Piękna taka brama do Morza Śródziemnego. Wspaniałe widoczki. A to tam było odgrodzone, tam do tej latarni. Tam nie można. Chyba założymy futerko, żeby nam nie wiało. Wspaniałe widoki. Dron niestety nawala. Karta się zawiesza. Latać lata, a niestety filmuje krótkie sekwencje po 5 sekund, 6 sekund. To za mało. Później za dużo zabawy przy obróbce. Musimy zmienić kartę. Marzyło się wędrowanie po greckich górach. No może nie tych. Miała być Trodos. Będą Trodos. Wszystko powoli, po kolei. Ale tu też jest taki trekking. Po płaskim, taki bieszczadowy trekking. Świetnie. Widoki fajne. Słoneczko z przodu powinno być fajnie widać z tyłu. Wszystko. Idziemy na drugi punkt widokowy. Po drugiej stronie. To jest prosta dróżka, ale tu nikt nie wjeżdża. Przynajmniej nie widziałem teraz. Wszyscy zostawiają tam na dole, na parkingu pojazdy. Gdzie? A tam dokładnie. O tam. W tamtą stronę. Tam stoi mój samochodzik. I tam jest główna droga. Do domciu tędy, a ja myślę może objechać jeszcze tamtędy. Zobaczymy. Przed chwilą spotkałem Polaków. Cześć, cześć. Ja mówię, człowiek czuje jak w Bieszczadach. Nieźle. Tu idziemy. Znak jest taki. Zrozumiały chyba we wszystkich językach. Turysto, nie zbliżaj się tutaj, bo będziesz kamienie zrzucał nogami. Ławeczka.
O, ale tu wysoko jest też. O, jeszcze strach stać tutaj przy tej skarpie. Jać się nie mogę. Paralotnia by to się latało na tym, na żaglu. A jak? Latało się kiedyś paralotnia. I taki pomniczek. Żurawie? No chyba nie flamingi. Co? Może jeszcze jakieś inne bociany? Czary mary, hokus pokus. Niech tak się stanie, żebym jeszcze to wrócił. No tu jest ciekawie i trochę wysoko. Nad poziomem morza. Taki klif, taka skarpa. Tam sobie chodzi, skacze po skałkach przy samej krawędzi. Noga by się powinęła i po urlopie. Nie tylko. Stąd do Syrii, czy do Libanu, do Bejrutu, to chyba rzut beretem, nie wiem, 100-200 km w pławo. W tamtej stronę gdzieś. Jakoś tak. A, gość opryska jakimś papajem. Można się zapytać, panie, pryskane te kartofle? A gdzie panie, co pan, gdzieś pan? Bio, wszystko bio, vegan i tak dalej. Tu mamy Sculpture and Cactus Park. I teraz jest dylemat, czy iść najpierw tam, czy iść najpierw coś zjeść do tej tawerny. I jedno dobre i drugie lepsze. Ciekawe, czy jest otwarta. Meze, dwa persony. Cztery dychy. No tania to nie jest, ale to widać jakaś tawerna, coś jest lepszejsza, zobaczymy. Coś tam ciemno jest, z powrotem jeden. Tam widać ten przepaścisty szczyt, na którym byłem przed chwilą. Morze. I tu jest ten park tych figur, tych rzeźb w Ayia Napa. Ayia Napa International Sculpture Park Open. A, otwarte muzeum, można sobie chodzić, patrzeć. Jak to się patrzy, zwiedza. Z tej strony chyba, tak? Zaczynamy. Wchodzimy. Taka mozaika w stylu greckim. A jakby? Jakby inaczej na Cyprze. Ciekawe. Popiersia, tułowia itd. itp. Tutaj gołąbka puszcza. Jakaś Afrykanka. To jest aż tam do samej góry. Idziemy dalej. Wszystko nas ciekawi. Przecież, prawda? No każdej plaży się nie da zwiedzić. Fajnie by było, ale tutaj jest plaża na plaży i plażą pogania. Nie da się tego wszystkiego zobaczyć. Niemożliwe. Chyba, że trzeba tu mieszkać na stałe i jeszcze ten warunek taki, żeby tu jeździć i zwiedzać. Samo się nie zwiedzi, nie? Wkomponowane w skały, tam rzeźba z tarczą i z mieczem. Daleko? Czy dla mnie niedaleko, ale jak oddala kamera, to daleko. Tam jest chyba rozwidlenie
Można iść do góry albo na dół. Skrzyżowanka są różne takie. Och, to też wszystko pokazać, to trzeba by było odrębny film zrobić. Może jednak tak tylko pokażę z grubsza. Tam jakiś koniopies. Koto coś tam. A tu Mućka sobie spogląda w dal, w otchłań morską. Robimy skróty, idziemy pod górkę. Tu Azteka z Inko się całują. I rybka. Pegasus. Piękne figury takie. Inne. Każdy artysta coś miał na myśli. Tu co to jest? Oko cyklopa? Cyklop. O, wie. Już jesteśmy przy drodze. Wywędrowaliśmy z dołu. Tu też jest wejście. Znaczy tu jest dużo wejść, wyjść. I to się ciągnie aż tam, gdzie te flagi, tam daleko. Różne są instalacje artystyczne. To coś a la Łódź. Jest przestrzeń. Jest dużo sztuki, kultury. Ale by nam z braku życia, jakbyśmy tak wszystko chcieli oglądać. Trzeba wybrać po prostu optymalnie. O, tu jest taka aula. Fajnie. Morze pięknie widać. Słoneczko się odbija w morzu. Jest po 15. O 15 było 27 stopni Celsjusza w listopadzie. Co ciekawe, toaleta jest. A co, za darmo. Woda, ręczniki papierowe, czyściutko, czyściutko. Wszystko dla ludzi, dla turystów. A jak? Nad brzegiem morza stała sobie chatka, a przed tą chatką stara baba i rozbite koryto. 300 Spartan, został się tylko jeden. Wieczniony w kamieniu. Dzień dobry ci, królu Lulu. Dzień dobry wam, dzieci śmieci. Gdzieście byli, coście robili? No niestety nie pojemy nic naszego meze, bo knajpa jest w remoncie. Trudno, zjemy gdzie indziej. No to jest to słynne nasze rondko. My możemy jechać prosto, możemy jechać tam. Przyhamóweczka. Pusto jedziemy. W tą stronę nie ma jakiejś tam atrakcji, ale z tamtej strony, ło, to szkoda, że nie miałem kamery włączonej. Piękne widoki w dół. Idziemy sobie autostradą trójką, Adraj, Zagianapy do Larnaki. Tak, tak, no wiem o co chodzi. I wszystko jest po prostu sprzeczne z logiką. Włączyć się do ruchu do tej lewej strony i ja cię nie mogę, no jakoś to idzie. Prędkości to są troszkę mniejsze, to nie ma sensu żyć tutaj, bo nie ma gdzie, ale się jedzie fajnie. Do Larnaki jest 48 km, nie? Nie wiem, czy ta autostrada prowadzi do Larnaki, ja bym wolał sobie przejechać takimi bocznymi dróżkami, tak jak teraz sobie przejechałem koło takiego wysuszonego jeziorka. Fajne takie okolice, widać.
widać, jak ludzie mieszkają, jakie mają domki, jakie mają garaże. Że tu jest problem z niezogrzewaniem, z tego co widać, tylko z ochładzaniem. Oni to muszą kombinować. Dzisiaj 27 stopni o 15. Teraz widzę jest 25. No, niesamowite. Larnaca Lewkozja, prosto. Presto, presto, panie. A co tu jest? Imperitalabedes, Services. Parking za 750 metrów. Tu już widać pięknie zatoczki, plaże, morza. Ja. Na 600 metrów rechtshalt. Okej, okay. I tamte wzgórza. Zielone wzgórza nad Soliną. Fajnie, pięknie tu jest. Zielono też. Tak, nigdzie się stąd nie wybieram. Znaczy pasowałbym bocznymi dróżkami sobie pojechać, a nie autostradą. Autostradą jest za nudno. Tak, 20 km jeszcze jedziemy. Co ciekawego? Ten znak Exit, Exodus. O. Dużo zapożyczeń jest z greki, prawda? Exodus. Chyba dobrze to przeczytałem. Może będzie zielone i czerwone. Pięknie. Tam jest mgiełka. Czy byś tam nie chciało coś tam kropić? Czy to taka chmurka i słoneczko coś tam przetyguje się? Ciężko określić. Sto na godzinę. 65 tak, no, po ludzku. Uwaga, bo zdjęcia robimy. Uśmiechać się proszę. I tu kolejny znak. Larnaca 39. Lewkozja 64, czyli stolica. Cypru. Stolica Cypru. Lewkozja. Tak jest po grecku. A z przodu przepiękne góry Trodos. Pięknie. Coś wspaniałego. Chmury i słoneczko. I szczyty. Dojeżdżamy do Larnaca, niedaleko jesteśmy. Lewadia 4 km. Larnaca 19, Lewkozja 45, stolica. Tam się też wybierzemy. Już jesteśmy w hotelu. Przepiękny zachód słońca. Niebo piękne. No, się jakaś chmurka pojawiła, jedna po środku. No, ale dzisiaj miałem najcieplej było 27 stopni. Wow. Znowu będzie ciężko spać. Zmęczony, ale świetny dzień był. Super był. Przepiękny. Warto było tu przylecieć. No naprawdę. Jeszcze kilka dni będzie fajnie. Podejrzewam, że druga strona też jest taka piękna, ciekawa jak ta wschodnia. Gość właśnie wyszedł z wody. Kąpał się o tej porze, przed chwilą. Tam dziewczyna poszła. Wyszła i poszła. Wyobrażę sobie o tej porze, teraz. No ja wczoraj byłem w wodzie, to już tam słońce zachodziło, ale jeszcze tak trochę było tak o... A cieplutka woda była, piasek. Już za dwa dni maraton w Larnace. 19, 11, 23. Dzisiaj mamy 17, piątek. Szykuje się jakaś grecka kolacja. W greckiej restauracji. Zobaczymy, co to będą, jakieś gołąbki zawijane, może posmakują. Ciemno jest i już widzę, że kamera kiepsko bierze. No zapowiada się fajnie. Taka mała przegryzeczka, takie mini gołąbki, 5 sztuk.
zobaczymy. Na tank 4 Eco widać, ile paliwo kosztuje w Larnace. 95 1,414, 98 1,479, dieselek ekonomy jakiś tam 1,590, diesel jakiś pewnie wzmacniany czy śmaki 1, no powinien być przecinek 6,39, kerozyna, czyli co, paliwo lotnicze 1,179. Tak jak tam wcześniej był petroleum, jakoś coś tam, nie wiem. I tu no, jest diesel 1,134. Ciekawe, no kerozyna to jest lotnicze paliwo, to jest nafta. A tu jest larnakański Shell. Proszę bardzo. Od góry lecimy. 95, 98. Dieselek. V-Power diesel. Jeszcze jakiś tam Think Diesel, nie wiadomo co to jest, i kerozyna. Tylko jest pytanie, na czym oni jeżdżą na tej kerozynie? Czym w ogóle? No chyba, że nie latają, nie? Dzień się idzie, to się nie zauważa. W nocy jak powłączają swoje te napisy neony, światełko, to dopiero wszystko widać. Bodybuilding, Larnaca. Ta budka taka, to bankomat jest. Jak najbardziej. Stoi sobie tak byle gdzie. I to pełno jest takich. Wszędzie. Tak sobie stoi gdzieś tam, nie? Nikt tego nie wysadzi, nie rozwali, tak jak w Niemczech. Jednak tu jest bardziej cywilizowanie. No co, nie tak? W nocy wszystko wygląda inaczej. Jak pozaświecają te wszystkie światełka, reklamy, jest różnica. Tak samo i ta fontanna. W dzień całkiem inaczej wygląda, a w nocy inaczej. I czasami warto się przejść drugą stroną ulicy, bo wtedy się całkiem inne rzeczy widzi, kontaktuje. Tak człowiek idzie, przechodzi kilka razy i inaczej postrzega z jednej perspektywy i z drugiej wszystko. Tak szczerze, po dwóch dniach to jakbym miał tam jakiś stały dochód, to mógłbym to zamieszkać na stałe. Nie dziwię się bogatym ludziom, mającym kupę siana, że ktoś sobie wyjedzie na taki Cypr na przykład, oleje wszystko i sobie żyje. Tu jest świetnie, naprawdę. Jest cieplutko, w koszulce. O tej porze, w listopadzie, gdzie w Tomaszowie Lubelskim śnieg pada. A dzisiaj było 27. Na Capo del Greco. No nie... No nie do pojęcia takie coś. No. Czego trzeba lepiej? Fajnego kraju, gdzie jest fajnie, gdzie jest przyjemnie, gdzie ludzie są mili, weseli. Wszędzie knajpy pootwierane, coś się dzieje, jakiś ruch. Każdy z czegoś tam korzysta. Turystów pełno, wszyscy weseli, zadowoleni. Żyć, nie umierać. Tylko być młodym i mieć kupę kasy. I tyle.